Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie takie, mam nadzieję, krótkie podsumowanie tej mojej kuracji kwasami. I jeżeli nie widzieliście pierwszej części, to zapraszam Was do pierwszej części tego filmu, która znajdzie się w opisie tego filmu na dole. Tak, na dole. Ja używałam taki produkt, on się nazywa Le Madre 12% peeling glikolowy i jego jest 40 ml. On mi wystarczył na niecałe 3 tygodnie używania. Niestety niecałe 3 tygodnie, ponieważ ja też go stosowałam częściowo na szyję i po prostu tego produktu się zużyło no nieco więcej niż jakbym stosowała go na samą twarz. Ja do nakładania tego produktu używałam tego zwykłego pędzla syntetycznego, który kupiłam sobie na Allegro. Jeśli chodzi o ten produkt, to możemy go dostać w Superfarmie. Za około 60 zł mamy dwie takie 40 ml próbki. Znaczy nie próbki, tylko takie właśnie tubki. I ktoś tam mi napisał maila po tamtym filmiku, że nie jestem kosmetologiem, że nie powinnam robić o tym filmiku. Ale ja tak myślę, że ja nie muszę być kosmetologiem, żeby stosować taki produkt, bo on jest ogólnie dostępny. Więc każdy, kto ma na niego ochotę i ma na niego pieniądze, może po prostu iść i go sobie kupić. Więc wystarczy po prostu, no jak dla mnie, no każdy jest odpowiedzialny za siebie, prawda? Ja na przykład nie jestem za tym, żeby osoby, które nie potrzebują takich peelingów, żeby sobie specjalnie robiły taki peeling, tylko dlatego, że jest na przykład nie moda albo coś takiego. Tylko jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje takiego czegoś, to wtedy jestem za tym, żeby go po prostu użył. Czyli na przykład tak jak ja, jestem osobą, która ma ponad 30 lat, ma rozszerzone pory, cery ze skłonnością do trądziku i chciałabym po prostu poprawić stan swojej cery. Jest dużo stron, na przykład jest strona na Wizażu, która się nazywa Biochemia Kosmetyczna, Peelingi i tak dalej, coś takiego. I tam na przykład dziewczyny piszą, że przed użyciem takiego konkretnie produktu możemy też przygotowywać wcześniej naszą twarz, stosując toniki z kwasami, które się stosuje codziennie, czyli ta cera już jest jakby po części przygotowywana. Czyli to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ja oczywiście nakładałam ten produkt na oczyszczoną i suchą twarz, dlatego że tak było konkretnie napisane na opakowaniu tego produktu. Ja się stosowałam dokładnie do zaleceń, jakie są na opakowaniu i stosowałam ten produkt dzień w dzień, wieczorem. Od 5 minut do 15 minut wydłużałam czas działania tego produktu na mojej twarzy i każdy produkt może mieć też inny sposób użytkowania. Może być tak, że na przykład mamy stosować raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Wszystko musicie przeczytać na opakowaniu konkretnego produktu. Jeżeli chodzi o zmywanie, to ja zmywałam ten produkt właśnie po tych 15 minutach. Takim żelem z Fitomedu do cery trądzikowej i tłustej. On mi się skończył, on był bardzo łagodny, o bardzo dobrym, pozytywnym składzie. Natomiast jak mi się skończył, to zmywałam takim mydełkiem glicerynowym, oczywiście z wodą. Ogólnie woda jest neutralizatorem tych kwasów. Ja na początku, jak stosowałam na lekko wilgotną twarz, chociaż powinnam na suchą, to miałam wrażenie, że ten produkt silniej działa. Nie wiem czemu, to było takie moje właśnie subiektywne odczucie. Wydaje mi się, że to było spowodowane dużym wysypem, który miałam na twarzy i po prostu ciężko mi było czasami omijać te wszystkie różne takie właśnie, różnych nieprzyjaciół, które wyskakiwały mi na twarzy. Więc możemy zmywać tą naszą twarz właśnie albo taką wodą z mydłem, albo wodą z takim delikatnym, łagodnie myjącym środkiem, lub też możemy mieć na przykład roztwór wody z sodą, lub też kupić jakiś specjalny neutralizator, jeżeli ktoś po prostu ma na to ochotę. Jeżeli by nas spotkało jakieś poparzenie, to ja oczywiście wysyłam od razu do dermatologa, no bo to jest podstawa jak dla mnie. Natomiast jeżeli byśmy chcieli sobie jakąś taką pierwszą pomoc już zrobić w domu, to najlepiej mieć ze sobą jakąś maść taką łagodzącą z alantoniną, na przykład Alanton Plus. Na przykład oczywiście podczas nakładania musimy omijać tutaj te wszystkie
Okolice, oczu omijamy, okolice ust omijamy. Niektórzy jeszcze na przykład smarują wazeliną te okolice i również tutaj te skrzydełka nosa. Jeżeli ktoś na przykład nie jest pewny, jak coś zadziała, czy nie będzie za silne, to ja proponuję po prostu na jakiś kawałeczek twarzy nałożyć ten produkt. Nie na całą twarz, tylko na kawałeczek. Na przykład, nie wiem, na jakiś tutaj, gdzie tutaj na skroń, no może nie na skroń, ale gdzieś tutaj właśnie przy uchu, żeby móc w razie czego, gdyby wystąpiła jakaś reakcja alergiczna, żeby można było po prostu to zasłonić i jakoś to przetrzymać, żeby cała twarz nam, no nie wiem, nie spuchła, czy cokolwiek. Więc to, przepraszam, że tak zerkam, ale tu sobie napisałam parę rzeczy, żebym nie zapomniała o niczym. I tak, ja generalnie właśnie zmywałam tą z płynem do mycia twarzy Fitomet, potem właśnie medełkiem glicerynowym. Ta kuracja nie wystarczyła mi na pełne 3 tygodnie codziennej aplikacji, ponieważ ja na początku stosowałam ją też tutaj na tą całą linię żuchwy aż prawie do szyi i po prostu dosyć dużo tego produktu się zużyło. Niestety w związku z tym nie wystarczyła mi ona na pełne 3 tygodnie, tej całej kuracji. Czyli używałam ten produkt z tym pędzelkiem, nakładałam, później zmywałam wodą, potem z mydełkiem takim łagodnym i nakładałam produkt, czyli taki tłusty krem, akurat to mam z firmy O Beauty Zone, ale to nie musi być ten krem. On musi być po prostu tłusty, niepodrażniający, bez żadnych perfum, bez żadnych barwników, taki po prostu mocno nawilżający. Czyli nakładałam tłusty krem na noc. Jeżeli chodzi o maseczki, to oczywiście żadnych peelingów w międzyczasie nie robiłam. Od czasu do czasu nakładałam maseczkę uspokajającą z firmy Zaja Pro, ponieważ ja ją znam już od lat, to jest moje chyba trzecie czy czwarte opakowanie i ona nigdy mi nie zrobiła żadnej krzywdy. Zresztą tutaj są substancje aktywne, to jest alantonina, alga brunatna oraz olej bawełniany, prowitamina, depantenol i tak dalej, więc to jest naprawdę świetna maska. Ona mi żadnej krzywdy nie zrobiła, a wręcz tak ukoiła trochę tą twarz. I stosowałam krem z filtrem. Tu akurat mam próbkę Pharmaceris 50+. Ja miałam dosyć sporo różnego typu próbek. Miałam próbkę z La Roche-Posay, miałam próbkę ze SVR-u. Teraz mam próbkę właśnie tą i jeszcze mam jedną z Vichy? Nie wiem. W każdym razie ja zużywam po prostu te próbki 50+, ponieważ miałam pełnowymiarowe opakowanie właśnie La Roche-Posay, tylko wersję barwioną 50+, która okazuje się, że jest dla mnie już za ciemna, więc nie mogę jej używać, bo bym wyglądała po prostu komicznie. Tak, jeżeli chodzi o moje odczucia, to tak. Po nałożeniu skóra twarzy mnie tak odczuwałam takie jakby mrowienie i szczypanie, ale nie na całej twarzy, tylko w różnych takich niektórych miejscach. Potem z dnia na dzień zauważyłam coraz większy wysyp różnych takich nieprzyjaciół na twarzy. I ważne było, żeby po prostu omijać tych nieprzyjaciół tym preparatem, więc ja sobie tak jeździłam po prostu tym pędzlem tutaj omijać, tam gdzieś ominąć. I po prostu to, powiem Wam, że to było dosyć trudne i problematyczne, żeby to wszystko omijać. To jest raz. Po drugie, jeżeli chodzi na przykład o codzienne nakładanie, to też było, powiem Wam, dosyć uciążliwe codziennie o tej i o tej godzinie, nie wiem, nakładać i z tym siedzieć i znowu zmywać i na drugi dzień to samo i to samo i to samo. Trochę to było dla mnie uciążliwe, powiem szczerze. Poza tym powiem Wam, że oprócz tego wielkiego wysypu nie zauważyłam tak naprawdę żadnych działań ubocznych, czyli oczywiście w momencie nakładania to mnie wszystko szczypało i tak dalej, ale to za chwilę przechodziło, także byłam w stanie to wytrzymać spokojnie. Natomiast w ogóle absolutnie mi się twarz nie łuszczy, w żaden sposób, nigdzie ani jednej skórki łuszczącej się nie mam i nie miałam, więc jestem naprawdę w szoku, jeżeli chodzi o to. Dlatego też generalnie te minusy, które powiedziałam wcześniej, jakoś tam byłam w stanie, proszę, jakoś tam byłam w stanie przeżyć. Na szczęście właśnie mi się ta twarz nie uszczyła, bo kiedyś stosowałam takie produkty od dermatologa, konkretnie właśnie z retinoidami i po prostu twarz mi się tak strasznie uszczyła, że żaden podkład się na tym nie trzymał. Wszystko było podkreślone, każda skórka.
i wyglądało to tragicznie. Tutaj, jeżeli chodzi o ten produkt, to ja nie zauważam żadnego uszczenia, nic, po prostu nic. Jeżeli chodzi o to, co ja teraz widzę na swojej twarzy, to jest jeszcze oczywiście dosyć dużo takich pojedynczych nieprzyjaciół, których mam. Ale to, wiecie, to nie były takie wypryski tego typu, że były jakieś tam gule czy coś takiego. Nie, tylko to były pojedyncze różnego typu wypryski. Praktycznie do wyduszenia, ale nie starałam się tego mimo wszystko nie wyduszać. I one się też dosyć długo goiły, w związku z tym, że codziennie był ten preparat nakładany. Mimo że ja omijałam te rzeczy na twarzy, to mimo wszystko one się dosyć długo goiły. I generalnie, czy jestem zadowolona z tego produktu? Powiem Wam szczerze, że tak. Dlatego, że właśnie zauważyłam dosyć dużą poprawę cery. Ja może nie miałam jakichś takich widocznych przebarwień, czy widocznych zmarszczek, które chciałam, nie wiem, wygładzić całkiem. Tylko ja chciałam, żeby te wszystkie pory, które są tutaj, które są na brodzie, które no, mają takie, są zanieczyszczone, bo widać, prawda, że one mają takie te kropeczki, których no, nie chcemy mieć, wiadomo. One, mam wrażenie, że one mi się bardziej oczyściły. Nawet jak się przyglądam takim lusterku z powiększeniem, to ja nie mówię, że one już są całkiem czyste, bo to jest niemożliwe według mnie, żeby one się całkiem, nie wiem, wybieliły do zera. Ale one naprawdę są w lepszej kondycji. Znaczy one są o wiele jaśniejsze, w związku z tym cała twarz wygląda na bardziej zadbaną i wizualnie nie jest taka, wiecie, taka zapuszczona, taka zanieczyszczona i tak dalej. Także ja jestem z tego bardzo zadowolona. Poza tym zauważyłam, tak jakby mi się na skórek, jakby to nazwać, po prostu jest bardziej cienki niż wcześniej. Wcześniej jak dotykałam twarzy, to on był taki pod palcami, taki lekko taki szorstki, można powiedzieć, taki lekko zgrubiały, a teraz jest naprawdę taka cieniusieńka, gładka, bardzo w dotyku skóra, jak się tak właśnie jeździ palcami. Naprawdę bardzo przyjemne uczucie. W związku z tym naprawdę ja jestem osobiście zadowolona z tej kuracji tym produktem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące, nie wiem, stosowania tego, czy tego produktu, czy ogólnie kwasów, to ja naprawdę zachęcam do udania się do dermatologa, który Wam powie konkretnie, czy jest Wam to w ogóle potrzebne. Ja nie jestem kosmetologiem, ja się na tym nie znam, tylko tyle, co po prostu wiadomo, człowiek przeczyta na opakowaniu, plus różnego typu wiedza z internetu. Natomiast ja ten produkt stosowałam w domu, żadnej krzywdy mi osobiście nie zrobił, dlatego ja jestem z niego zadowolona. Miałam jeszcze sprawdzić jego pH. Niestety nie mogę tego sprawdzić, bo okazało się, że mąż zużył wszystkie papierki lakmusowe do badania pH wody w akwarium, więc niestety nie jestem w stanie sprawdzić, jakie on ma pH. Jeżeli będziecie kupować preparat właśnie tego typu, to sprawdźcie też, czy ma napisane właśnie, jaka jest jego wartość pH. I generalnie to chyba by było na tyle. Nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie to po prostu napiszcie je w komentarzu, ja spróbuję na nie odpowiedzieć, chociaż tak jak powiedziałam, ja nie jestem żadnym kosmetologiem ani ekspertem i to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie. Ten produkt w ten sposób zadziałał na moją skórę, co nie znaczy, że tak samo zadziała również na Waszą. I mam nadzieję, że że takie coś sobie jeszcze w przyszłości będę miała po prostu środki finansowe i czas i ochotę, żeby coś takiego sobie zrobić. Ewentualnie może coś mocniejszego, no nie wiem, zobaczymy co się pojawi na rynku i tak dalej, na co się skuszę. Także to by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat i pozdrawiam Was, kochani. Do zobaczenia, pa, pa.